był zielony i cały się świecił i... teraz jest taki... kartofelek. Och, jakie wypracowite pszczółki, ale po co? Daj spokój, Elsadzonko, nie martw się. Jesteś dzielny, kochany się. Wylałem całą substancję ożywiającą na tę niebieską małpę. Zrobimy jej więcej, dużo więcej. Nie ma czasu. Jutro rano muszę zwrócić samolot. Słyszałem, że zaczęli liczyć od godziny. Możesz latać aż po świt. Zresztą rewolucja już się rozpoczęła. Kilka zbuntowanych drzew to jeszcze nie rewolucja. Liczyłem na okazję i straciłem ją. Rośliny liczą na ciebie. Macie rację. Nie powinienem tak surowo się oceniać. Jestem przecież Elsadzonka, samozwańczy wyzwoliciel populacji roślinnej. Pszczółki, pomyliłem się. Miasto nie nadaje się na scenę rewolucji. To tutaj mamy całą armię. Otacza nas i jest ogromna! Wiesz, czuję się już znacznie lepiej. Kleszczu, musisz poradzić się lekarza. Nie, naprawdę. Jestem pełen życia. Następny. No cóż, pierwszy raz się z tym spotykam. Konieczne są drogie badania. O, twój przyjaciel ma pestki. Tak wyglądało miejsce, w którym wybuchły dziś dziwne zamieszki drzewne w miejskim parku. Zaskakująco odważna garstka superbohaterów walczyła przez cały dzień, by ratować odwiedzających park i w końcu poskromić niebezpieczną zieleń. Kilku bohaterów zabrano do szpitala z lekkimi obrażeniami i wielkimi drzazgami. A teraz reklama. Wiesz, Bill, gdybyś zdjął ten idiotyczny strój, nie byłoby ci tak gorąco. Przecież jestem człowiek dywan. Bez tego stroju będę nikim. Spokój się już po wszystkim. Nie chciałem brać w tym udziału, ale napadł mnie żywopłot. Gdzie jest policja w tym mieście? Nie znoszę brokułów. Chociaż w pewnym sensie jestem brokułem. Kleszczu, mam już wyniki badań. Powiedz całą prawdę. Będę szczery, nic nie wiem o tej chorobie. Obawiam się jednak, że zostało ci 12 godzin. 12 godzin? A co potem? Potem może stać się warzywem. Nie. Nie. I co teraz zrobimy? Musimy odnaleźć tego roślinnego złoczyńcę i zdobyć odtrutkę. Odtrutkę? Złoczyńcy zawsze mają odtrutki. Są przez to zabawni. Dobrze. Skoro jest odtrutka, musimy ją zdobyć. Ten kwiat potwór na pewno ją ma. Ale gdzie go szukać? Może być wszędzie. Ale wynajął samolot rozpylający, tak? Znam tylko jedno miejsce, w którym wynajmują takie samoloty. Halo, tu Jeff. Cześć, Jeff. Posłuchaj. Chcecie samolot, tak? Nie, Jeff, posłuchaj. Wynająłeś samolot takiemu facetowi z kwiatem zamiast głowy? Jakim kwiatem? Wynajmuję samoloty wielu ludziom. Jestem zajęty. Jeff, tu Kleszcz. Gdzie możemy go znaleźć? Chodzi o moje zdrowie. Dobrze, poczekajcie chwilę. Tak, wynająłem dziś rano samolot niejakiemu Elsadzonce. Mieszka w starej, opuszczonej szklarni. Świetnie. Ale to kawał drogi stąd. Daleko jeszcze do tej szklarni? Powiedział, że to kawał drogi. Dobra, ale ile to przecznic? Ha 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 ha! Oh!
miasto Kraki! Nikt nie przeżyje ataku kukurydzy! O! Leszczu, zmień się w kukurydzę! Nie wiem, co to takie. Cześć, chłopaki! Raz! Na trochę marsz! Kukurydziani żołnierze! Zamieńcie się w słuch! Niedobrze. Już żartuję. A nawet jeszcze nie rządzę światem. Jesteście pełną chwały armią Elsadonki! Czyli mnie. Jestem w drodze do władzy i wy pójdziecie za mną! Proszę bardzo, długopisy. Moje asystentki prześliczne pszczółki rozdają właśnie długopisy i ankiety dotyczące stanu zdrowia. Proszę pisać wyraźnie! To jest wariat. Ej, czy wy też jesteście żołnierzami? Jesteśmy... pułkownikami. Tak, właśnie. Zniszczymy dziś wytwory człowieka i zastąpimy je wytworami Elsadonki! Minęło już prawie 12 godzin. Musimy zdobyć odtrutkę. Uczęszczając na kursy wieczorowe Akademii Rolniczej, świetna szkoła, nauczyłem się trzech rzeczy. Po pierwsze, nigdy nie stój z tyłu krowy. Po drugie, ludzie i rośliny nigdy nie będą żyć w harmonii. Po trzecie, jeśli naprawdę czegoś chcesz, to bierz to! Ja! Chcę cały świat! Dobra, chwaście, gdzie jest odtrutka? Jaka odtrutka? 30 sekund. Słuchaj, nie mam czasu się z tobą przekomarzać. Ach, ta odtrutka jest tam. Ugięła piątko! Uciekajmy stąd! Lećmy, szybko, lećmy! Proszę się, uciekajmy stąd! Uciekajmy szybko! Czy wam też jest gorąco, czy tylko mnie? Kleszczu, możemy użyć samolotu, żeby rozpylić odtrutkę nad kukurydzą. Och, wycieczka! No dalej! Armio, zniszczyć ich! Nienawidzę ich! To fantastyczne! Uwielbiam być superbohaterem! Wiedziałem, że to powiesz. No dobrze, panu już dziękujemy. Aresztuję pana obywatelska piątka. Łasico, nie bierz tego do buzi. Przed chwilą to się ruszało. Wiesz, kiedy rośnie ci na czole pomidor, daje ci to wiele do myślenia. Co my w sumie wiemy o czymkolwiek? Życie po prostu jest jedną wielką zwariowaną sałatką. Ale nie do jedzenia. O nie, do przeżycia. Czy to nie wspaniałe? Czy to nie wspaniałe?